Cześć, witajcie, a w dzisiejszym odcinku przedstawiam wam informację o 15 sezonie LEGO Ninjago. Na początku porozmawiamy sobie o odcinkach, później o głównym antagoniście, a na końcu przedstawiam wam prawdopodobnie datę premiery. A jeśli jesteście nowi na tym kanale, to koniecznie zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, aby po prostu niczego nie przegapić, a już bez dłuższego przedłużania zapraszam was na film. Zacznijmy od odcinków, znamy 6 z nich. Odcinek pierwszy, Wielki Plusk. Kiedy Nia traci kontrolę nad swoimi mocami żywiołów, ninja szukają odpowiedzi, które mogą znaleźć u byłej mistrzyni wody, matki Nii. Odcinek drugi, Wezwanie z głębin. Matka Nii Maya przybyła z odpowiedzią, jak odzyskać kontrolę nad mocami Nii. Zayn i Pixel odkrywają, że za zakłóceniami może kryć się jeszcze coś. Odcinek trzeci, Niezatapialny. Ninja wyruszają na misję, aby odkryć źródło tajemniczego sygnału, który zakłóca życie morskie i moce Nii. Odcinek czwarty, 5000 sążni w dół. Nia i Maya odkrywają źródło impulsu energii, który wpływa na jej moce i stają twarzą w twarz z nowym niebezpiecznym złoczyńcą. Odcinek piąty, Gniew Kalmara, i tutaj na razie bez opisu. I odcinek szósty, Niech żyje król. Książę Kalmar oszukuje merlopów. Merlopy to tak jakby trochę syreny, wiecie, coś w tym rodzaju, i zamienia ninja w zbiegów. Więcej odcinków na razie nie znamy, ale wydaje mi się, że będzie ich tak z 14-15, wiecie, tak jak poprzednio było. Więc z tych opisów możemy wywnioskować, że głównym motywem będzie strata mocy przez Nie. I możliwe, że Pixel wtedy będzie miała te moce, bo ogólnie są jakieś tam różne teorie właśnie, że to Pixel będzie główną bohaterką. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że Nia i tak będzie główną bohaterką. Przejdźmy teraz do antagonistów. Nie bez przyczyny powiedziałem antagonistów, bo wydaje mi się, że będzie ich dwóch. Książę Kalmar oraz Vojira, czy tam Vojira. I dla osób, które w ogóle nie wiedzą, to pierwszy raz Vojira została wspomniana przez Nie już w 8 sezonie. A wiesz, żyło sobie w Ninjago plemię, które modliło się do ducha burzy zwanego Vojira. Wierzyli, że Vojira ich obroni. Vojira? Daj spokój. A później w sezonie 11, gdzie mieliśmy w kraju nigdy po prostu kanion Vojiry. Ale jeśli chodzi o ten kanion, to wydaje mi się, że jest to po prostu przypadek, ale jeszcze zobaczymy. A jeśli chodzi o Kalmara, to nie wiemy o nim za dużo. Tak naprawdę znamy jedynie jego wygląd, a sam wygląd jest naprawdę bardzo fajny. Przejdźmy teraz do różnych spekulacji. Ogólnie to w sezonie na pewno będzie dużo się dziać, bo na przykład na pudełkach zestawu z 15 sezonu widzimy zalane miasto Ninjago. Nie mogę im wam niestety tego pokazać, ale jestem pewien, że większość z was widziała te zdjęcia. Więc jeśli na tych pudełkach znajduje się zalane miasto Ninjago, to wydaje mi się, że czeka nas jakiś po prostu potężny atak, w którym może uczestniczyć nawet sama Vojira. Nie wiem jak wy, ale jak dla mnie po tych wszystkich opisach i ogólnie mogę stwierdzić, że będzie to jeden z najlepszych sezonów. A jak jesteście z przyszłości i okazało się, że on jest beznadziejny, to słabo trochę, ale no, miejmy nadzieję, że tak po prostu nie będzie. No i to, na co wszyscy czekali, czyli data premiery. Podobno pierwsze odcinki mają pojawić się w Kanadzie już 4 kwietnia, czyli tak naprawdę za tydzień. W sumie nie chce mi się do końca w to wierzyć, bo zestawy na 15 sezon wyjdą dopiero w lipcu albo w sierpniu, a sezon miałby być już w kwietniu, no coś mi tutaj nie gra. Ale może być tak, że odcinki będą po prostu bardzo rzadko wychodzić i pierwszy odcinek dostaniemy 4 kwietnia, a na przykład ostatni w lipcu albo sierpniu, chociaż to też jest mało prawdopodobne. Ale zobaczymy, bo to w sumie już niedługo. Ogólnie to jestem naprawdę bardzo podekscytowany tym sezonem i po prostu mam nadzieję, że tego nie zepsują. Bo naprawdę zapowiada się świetnie. W końcu jakieś nawiązania do przeszłości, nawiązania do poprzednich sezonów, bo tak naprawdę sezon 14 był takim prologiem do tego, co będzie dziać się w sezonie 15. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co o tym sądzicie. I w sumie to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Dobijamy standardowo stopek w górę, a ja już się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!